Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie 26 grudnia 2022 roku na moim kanale o grzybach i dzisiaj pokażę Wam fałdówkę kędzierzawą. Jest to ten grzyb, na którego patrzymy. Grzyb, którego do tej pory nigdy nie widziałam, natomiast tutaj w Gubinie w Lubuskim, gdzie jestem na świętach u siostry, fałdówka kędzierzawa rośnie bardzo, bardzo pospolicie. Mimo tego, że jest to grzyb na czerwonej liście roślin i grzybów Polski ze statusem R rzadki. Jednak tutaj w Gubinie jest to grzyb bardzo częsty, więc skorzystam z okazji, żeby go przedstawić na moim kanale. Zapraszam na filmik. Fałdówka kędzierzawa to grzyb niejadalny. Z pozoru nic szczególnie ciekawego, ale jak obrócimy zaraz tego grzyba, to zobaczycie, że ma naprawdę bardzo ciekawy hymenofor, czyli spód kapelusza. Ale to za chwileczkę. Najpierw sobie obejrzyjmy jeszcze z wierzchu. Kapelusze brązowo-ochrowe, na brzegach o wiele jaśniejsze, wręcz takie białawe, w kształcie muszelkowatym. Powierzchnia kapeluszy filcowato-owłosiona, często są koncentrycznie strefowane. Pewnie jak spotkacie tego grzyba, to właśnie od tej strony, ale najbardziej ciekawe jest, jak zajrzymy pod spód kapeluszy, zaraz Wam pokażę. Ale tak naprawdę ciekawy w tym grzybie jest hymenofor, czyli spód kapelusza, bo zbudowany jest z silnie pofalowanych żyłek przypominających blaszki. Nie są to blaszki, tylko żyłki. Przyjrzyjcie się, jak to ciekawie wygląda. Grzyby, mimo tego, że na czerwonej liście roślin i grzybów Polski ze statusem R, czyli rzadkie, ponoć mimo wszystko dość częste, zwłaszcza w górach. No ja spotykam je pierwszy raz właśnie tutaj w Gubinie, w czasie mojej świątecznej wizyty u siostry w Gubinie w Lubuskim na kompletnych nizinach. Więc oczywiście bardzo, bardzo cieszę się z tego spotkania i z tego, że mogę Wam pokazać te grzyby. Rosną na martwym drewnie drzew liściastych, na różnych gałązkach, gałęziach, kłodach, tak jak tutaj, często rzędami. Tutaj też na jakimś obumarłym krzewie. Fałdówka kędzierzawa. Często właśnie tego typu grzyby, porastające gałązki, niepozorne na pierwszy rzut oka, jak się je obróci na drugą stronę i spojrzy im na spód kapelusza, to ukazuje się naprawdę ciekawy hymenofor, tak jak w przypadku chociażby właśnie fałdówki kędzierzawej, czy ciżmówek, czy rozszczepek. Są to naprawdę urocze od spodu grzybeczki. Jestem naprawdę zaskoczona ilością fałdówek kędzierzawych, które spotkałam tutaj od wczoraj, bo można po prostu trafić na nie co krok. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do poprzeglądania też innych filmików o znanych i lubianych gatunkach grzybów, a także o różnych wynalazkach. No i będzie mi miło, jak zasubskrybujecie kanał. Trzymajcie się ciepło. Wszystkiego dobrego.